spokojnie ta relacja to nie będzie wyścig wyciągarek elektrycznych. To będzie, uwaga, dramatyczny wyścig wyciągarek ręcznych wszelakiej maści, konstrukcji. Dawaj, bo na takiej klasie się skupimy, gdzie używa się ręcznych wyciągarek, wszystkich możliwych trap. A to wszystko w pięknych okolicznościach takich wąwozów na kolejnej edycji Pucharu Ekspedycji. 50 pieczątek do zdobycia, z czego 30 jest takich wolno wiszących, robionych przeze mnie. Reszta jest po taśmach. Tutaj zasada jest taka, że pierwsza pieczątka jest w miarę prosta. Czym dalej w las jedziecie, tym jest coraz trudniej. Paweł dostał propozycję, żeby pilotować tego Wranglera. Tak, tak, to jest praktycznie nowy Wrangler model JL, ale pewnie kojarzycie to auto, bo Konrad, właściciel tego samochodu, od paru lat udowadnia, że takim Wranglerem też da się wystartować na rajdach. Opowiadał mi, że troszkę mu się znudziły mazowieckie rajdy, gdzie jest dużo żwirowni, piasków i ten samochód tam radzi sobie świetnie, więc postanowił zrobić pewien eksperyment, bardzo ryzykowny, bo przyjechał tutaj właśnie na Kaszuby wąwozy i startują w klasie bez wyciągarki elektrycznej. Uznali, że Wrangler w takiej konfiguracji, czyli wersja Rubicon z dwiema blokadami, duże 37-calowe koła, to jest bardzo dobra konfiguracja, żeby właśnie wygrać w takiej klasie. Chociaż jego konkurencja, jak zwykle na polskich rajdach, to są małe Suzuki. Będą to dwie Witarki, które tutaj miałem okazję obserwować, jakieś samuraje. Więc to będzie taki pojedynek dużego, nowego Wranglera z małymi Suzuki. WWO 4x4 wejherowo, górą. Słyszałem od uczestników, że na tym rajdzie są dwojakie pieczątki, albo takie proste, albo takie trudne. No to jest właśnie przykład takiej prostej pieczątki. Wystarczyło ładnie podjechać, podbić, wyjechać, ale oczywiście trafiła się ekipa, która no, zrobiła mały błąd. No i jak widać, oparli się o drzewo, trzeba było się wyciągać, kombinować, tracili czas. Także to są takie przygody na rajdach, że nigdy nie wiadomo, jak ci pójdzie, nawet z łatwą pieczątką. Tutaj przykład tego, jak taki trawers można zrobić z motą, bardzo ładnie, bardzo szybko. Kiedy wiesz, że samochód ma dużo mocy i może owijać się o drzewa. A teraz przykład, ile się trzeba namęczyć, żeby ten sam trawersik zrobić właśnie taką zwykłą Witarką, która nie ma tyle mocy, no i właściciel chyba nie chciał tak bardzo obcierać się o te drzewa, chociaż skończyło się, jak się skończyło. Oni zawsze przynoszą pecha, pamiętaj! Pomóż trochę kołami! Dawaj, dawaj! Koła tu! Koła tu! Jeszcze, opuść się. Dobra, koła w drugą, do tyłu, troszkę do tyłu, troszkę, ale pomału, dobra, koła w drugą i do mnie, dawaj.
Byliście już tutaj na takiej trawersach? Byliśmy. I w tym samym miejscu. Daliśmy radę. Ja bym jechał, nie odpuszczał. A, ja się boję, chcesz tu wsiadać? To dawaj, ja wsiądę, ja stąd wyjadę. Pamiętaj, że nic nad głową nie mamy. Pamiętaj, że jestem ja tu z kamerą. Tak. To jest szansa na wywrotkę razy 100. Faktycznie, weź go wiórz. No, a jak daleko ma tam do drzew? Bardzo blisko. Ale typnij mu na wsteczkę. Jak to jest automat przecież? Jo. Ja nie strzelę. Typnij mu na wsteczkę. Ta zmotka za mną, jak przyszedłem, to właśnie była po takiej rolce. Chyba trzy razy się zrolowali. Podpięli się do grubego drzewa, ale suchego drzewa. No i niestety pękło i polecieli w dół. Na szczęście, jak widać, nic się nie stało. Tam troszkę się tył pogiął i chcieli go naprostować, ale spawy i rurki są tak grube, że nie dało rady, podnosząc samochód do góry. Ale za to koło, które miało gumę, ładnie, fajnie się napompowało. O. Idzie. Optymistyczni są bardzo, także czuję, że zaraz znowu tutaj wjadą. Ale te trawersy tutaj, w tych lasach, są przerażające. Ja mam takie poczucie, że to nie jest rajd dla Pawła i dla Konrada, chociaż trzymam za nich kciuki. W tej pomarańczowej zmocie jest człowiek, który ode mnie kupił patrola. Tak, tak się wciągnął w offroad, że patrol poszedł, nie chcę powiedzieć, że w odstawkę, ale na emeryturę, ale kupił zmotę i proszę bardzo. Także to jest ta ewolucja, której ciągle nie ma w Terenwizji, bo ciągle nie mamy jaj, żeby startować w klasie Extreme. No, ani Paweł, ani Patryk, ani ja jeszcze się nie czujemy na tyle mocni. Witam konkurencję, czyli klasa bez elektrycznej wyciągarki, jak widać. Działa czy się zacina? No właśnie zacina. Dobra, a teraz pobudź. No i teraz Kuba? Kuba. Doszło do tego momentu i co? A. Na jej. Pieczątka jest tam. Samura jest tu. Jakiś sukces, nie wiem czy o to chodziło. Nie zupełnie, ale... A korzeń wskoczone. A wiesz gdzie ta pieczątka jest? Ciesz się, że masz tą wyciągarkę. Byłem teraz u konkurencji. Mają to małe gówno, nie idzie nawet z samurajem. Powiem ci, że tu nie idzie nawet na 37 calach. Więc komplet blokad był, ale się skończył. Teraz mamy tylko przednią. W takich okolicznościach przyrody trochę się jeepku przegrzewa. No i wyłącza blokadę i trzeba mu dać odsapnąć, żeby mógł ją znowu zapiąć. Aż tak? Tak. Trzeba zrobić taki hard reset systemu, nie? Ale to tylko działa w przypadku przedniej, bo tylna się mechanicznie uszkodziła. Już? Tylnej nie ma całkiem. Tak w ogóle to będzie troszkę nietypowa relacja, bo zawsze pokazujemy takie dynamiczne ujęcia, że wszystko pięknie, samochody przejeżdżają przez błoto i rzeczywiście były takie fajne, dynamiczne momenty. Proszę bardzo, oto przykład.
ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda tak naprawdę w rzeczywistości, bez żadnego montażu, bez żadnego ściemniania, więc będzie troszkę takich długich ujęć, żebyście zrozumieli, dlaczego w ciągu powiedzmy 10 godzin na takim rajdzie można zebrać tylko 30 pieczątek. Ale uprzedzam, że to jest bardzo nudna relacja, więc jeżeli kogoś nie interesują takie rzeczy, to już może dalej nie oglądać, bo schemat będzie się cały czas powtarzał, czyli próba przejazdu na kołach, wklejka, mozolne podkładanie trap, później ręczna wyciągarka, później znowu trapy, później znowu wyciągarka, więc takich obrazków w tym filmie będzie bardzo dużo. I nawet najdroższe, najnowsze trapy też nie pomagają za bardzo? Powiem ci, że jak jest dużo torfu, to nic nie pomaga, nie? Nie, tu jest po prostu tak głęboki torf, że na tych 37 my siadamy po zderzaki. To sobie wyobraź, tutaj jest do kolana torfu takiego miękkiego. To w ogóle nie masz szans przejść tego z koła, gdzie jest 37 cali i 300 koni. No kurde. Póki Konrad nie słyszy, to ci zadam to pytanie. Wolałbyś samurajka, co? No na tych torfach na pewno wolałbym samuraja ciągnąć, nie? Wydaje mi się, że rozmiar koła nie ma tu dużego znaczenia, jeśli chodzi o przebyty dystans na tym torfie, naprawdę. No, chłopaki mieli chyba z 5 prostych i tutaj robią 3 i spadają. Nie wiem jak wy, ale... Musimy przynajmniej 4 zrobić. No nie, no właśnie widzisz, są takie, które wszyscy robią i potem koniec. No. Święte słowa. To klątwa. To była... To się lepsza taka niż inna. No i dobra, już tu widzę pieczątkę. Najważniejsze, że jedziemy dalej. Bierzemy ją. Jedziemy dalej. Tą bierzemy, a później będziemy się zastanawiać, nie? Poczekaj, dawno nie widziałem takiej konstrukcji stalowo-budowlanej. Aha, połączyłeś dwie trapy. Tak, to jest taka przedłużana wersja. Trochę ważą, ale... Ważne, że robią. Mostek też można z tego zbudować, nie? No widzicie, co tam się dzieje. Tam nie jedziemy. Jedziemy tam w prawo. Powoli. Dobra, pieczątkę mamy. Jedziecie na wynik? Oczywiście, zawsze. Pudło musi być, nie ma innej opcji. Albo coś zepsujemy, albo. I kręci. Dobra, do tyłu na prostych kołach. No trudno, czasami tak bywa, nie? Ale... Mamy asa. Jeszcze z przęgu. To będzie konkurencja do naszej wyciągarki, bo tak. Paweł ma naszą, a wy macie swoją. Tak, dokładnie. Zasada działania ta sama, co? Oczywiście. Nie da się tu nic wymyśleć nowego. Nie. Bardzo fajna wyciągarka. Nie waży tyle, co Tier 4. No, to liny. Teraz zobaczymy, czy da radę. Liny jest mało. Mało. To są bardzo pomocni ludzie tutaj za nami. Wyluzowani. Jadą na dwa auta. Co w sumie to my też jesteśmy wyluzowani w tym momencie, jak wiesz, ciśnienie po trzech wklejkach i tirferowaniu Rubicona totalnie spadło już, wiesz, nie ma parcia. A jak padła blokada tylna? Szybko. No nie wiadomo, po prostu coś tam się popsuło i koniec, nie działa. Kręć koła, prawo i... Spektakularne to nie było. No nie. Zanim zacznie się marudzenie, że chłopaki słabo jadą, że ten Wrangler się nie nadaje na takie rajdy, to teraz będzie przykład, jak bardzo ładnie, sprawnie i szybko zrobili pieczątkę. Proszę sobie pooglądać i podziwiać. Thank you.
ja w to trafię, no, to będzie mistrzostwo świata. Ta sama pieczątka, tylko ekipa z Vitary do porównania pokazuje, jak bardzo się tutaj męczyli. Prawo, takie też, prosto, dawaj. Wyprosty koła teraz. W lewo trochę. W lewo, tak. Jedź, tak. Jedziesz powoli, to powoli jedziesz. Daj w prawo trochę koła. Jedziesz, tak, jedziesz. Daj w lewo teraz. Teraz spadnie. Nie czekaj, podkładamy następną? Stój, nie. Wyjedź. Trzeba poprawić. Jedyneczka i wyjedź do przodu. Ale trochę w lewo, co? Nie, jedź do przodu. I teraz więcej gazu. Więcej wyjedź, wyjedź, wyjedź. Dobra, jedź pół metra do przodu. Stój. Stój. Ja się trafię. Daj do tyłu. Jedź do tyłu. Jedź, 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 jedź. Dobra, stać się. I wyjedź na drogę jeszcze raz. Nie najlepiej wam poszło. Koncertowo. Panie pilocie, myślałem, że lepsze trapy zrobicie to. No i wyszło jak zwykle, nie? Ale powtórka. Cieszę się, że przynoszę wam troszkę pecha. Ale jeszcze jest sprawna. Co, wciągamy cię? No, jeszcze raz. W skrócie powiem, że chyba ze 4 czy 5 razy próbowali tutaj wycofać, zawsze spadali z tych trap, później kolega ich kinetykiem wyciągał, więc pewien doping był, później znowu się wklejali i tak dalej, także chyba z godzinę im zajęło zdobycie tej pieczątki. Chciałem was pochwalić, bo ekipa Vitarowa z lepszymi trapami, no nie poszło im najlepiej, o. Dziękuję, no ale mamy rozterkę teraz tutaj życiową, bo... Zawsze jak widzisz pieczątkę, która nie jest trudna do zdobycia, ale droga do niej jest trudna, no to cię korci. No i faktycznie do pieczątki następnej jest dosyć trudna droga, bo to jest taki one-way ticket, wiesz, że można do niej zjechać, ale co dalej? Co z tego, że my zjedziemy z góry na dół do wąwozu pełnego torfu? Co zrobimy dalej bez wyciągarki? To są pytania bez odpowiedzi. Ja nie wiem. Ale oni mają dwa auta i w razie czego drugie auto ich ciąga, więc wiesz, i wy jesteście bohaterami. My jesteśmy zdani na siebie i na chipa. Myślisz, że cofniesz? Ja myślę, że nie. Nie, no dobra, nagrywaj, bo pewnie trochę cofnie, ale rozumiem. Chociaż były takie momenty, że popełnili błąd, nie wyjechali, źle wybrali trasę, no i znowu gołąb dostawał wycisk. Ale was teraz zaskoczyli? No, to był błąd niestety. Teraz role się odwróciły. Wrangler pojechał źle i się wkopał i się tutaj ciągają. A Vitarka czerwona poszła inną drogą i zrobiła to bardzo ładnie, bez wkopania się. Także, no można powiedzieć, szanse się wyrównały i tempo też się wyrównało.
Przeszedł! Jak tam wam idzie? Tak samo dobrze jak nam? Zmieniliśmy klasę, bo było tak, tak średnio. Aha. Bo tutaj byśmy się nie widzieli, no, nie? To nie da nas. Za duży samochód. Właśnie. Czas na zmokę. No właśnie. I teraz w jakiej klasie jedziecie? Turystycznej? No jakoś tak, adventure czy coś takiego. A gołąb ambitnie walczy. A tu jest trudno, chłopaki, umówmy się. No jest, no. To nie jest taki rajdzik, wiecie, po żwirowniach. No a po waszym rajdzie przyjechaliśmy tutaj. Tak. Tak? To jest drugi nasz rajd, z czego pierwszy to był piąta edycja rajdu Suwów. To docenicie rajd Suwów, jak było łatwo, co? Kiedy kolejna edycja? A kiedyś zrobimy, ale było łatwo, czy trudno, jak dla was było? Fajnie. Było fajnie dla tego samochodu. Rajd Suwów, to jak sama nazwa wskazuje, jest rajd dla aut mniej zmodyfikowanych, a ekspedycja Kaszubia jednak jest takim rajdem, powiedziałbym, no trudnym, no, błotnym, trudnym rajdem. Z trawersami. Halo. Macie trapy? No to ja bym nie czekał. Przykładamy trapy. Z tyłu ma trapa, czy nie? Zakopany pod siebie. Dobra, zostaw. Trafił się też taki piękny wąwóz z głazami. No, to też jest przykład bardzo fajnie, sprawnie i dobrze zrobionej pieczątki. No, nie byli w stanie dosunąć się do drzewa, więc Paweł użył ręcznej wyciągarki i bardzo słusznie pieczątka podbita, później fajnie podkładał trapy. No, naprawdę miło było to obserwować. Na granicy. Dobra. No co? Udało się bez strachu. Ale są takie momenty, że ładnie jedzie, co? No, tutaj właśnie, gdzie są takie głazy i potrzebne jest 6 ft duże koło, to idealnie, w ogóle niczym nie dotknął, nawet nie smyrnął tych kamieni. A no, na przykład właśnie w tym momencie nie chciałbym naszą Suzuką na 31 tu wjeżdżać te kamienie. On przeszedł nad takim głazem mostem, no po prostu wiesz, bez zająknięcia, a Suzuką trzeba być kombinować. Idę zobaczę, jak to Zmota zrobi. No, Zmota to powinien. No ta Zmota zrobiła wszystko źle. Po pierwsze, nie byli w stanie dosunąć się do drzewa. Nie wiem, dlaczego nie użyli wyciągarki. A później, no już wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Przepraszam, że się śmieję, ale fantastyczny moment i fantastyczny przykład tego, że z motą też nie jest tak łatwo. Paweł, mam nadzieję, że będziesz z siebie dumny i z Konrada, jak będziecie oglądali tą próbę, która robiła ta Zmota, bo ani nie podbili pieczątki, rozwalili tutaj sobie oponę i wyjechali wkurzeni. Także chłopaki, no jakby cieszę się, że mogę pokazać, że potraficie jeździć w terenie, a przypominam, że zbieracie te same pieczątki co Zmota. Dlatego kręcenie aut w klasie z wyciągarką jest właśnie mało ciekawe, no bo tu zrobili to bardzo dobrze, podbiją, wycofają. Jak nie będzie żadnego błędu,
przy wyjeździe, to zajmuje to 2 minuty. Ale to nie jest ciekawe, no sami widzicie, no co tu jest ciekawego do kręcenia. Jaki tam demon mocy drzemie pod maską? Całe 1.6 V6, znaczy 6V. Najsłabszy silnik w Vitarze. Tak jest, no i widać. Za małe koła masz, zdecydowanie. To jest 33 cale jak na Vitary, 33 tak. cale. Żartuję przecież. To jest nasza konkurencja. Przejechali to. To trzeba jechać. Nie no, też przejedziemy. Prawdopodobnie 2 razy użyjemy wyciągarki na 2 podjazdach, bo jest ciasno po prostu i nie będzie w stanie wklepać, bo trafi kołem w drzewo, więc prawdopodobnie 2 podjazdy są takie, że będzie trzeba się wciągnąć, ale już tam nie dojechali. Podjęliśmy decyzję, że jakby to jest klasa bez windy, więc trzeba się wciągnąć i tyle, no. Jedziemy, będziemy omijać ten ciasny zakręt cudowym. Paweł z Konradem nie chcą się wbijać na górę, bo są za duzi i się nie wyłamią, więc szukają innej drogi. Paweł ma jeszcze jedną misję dzisiaj, czyli ten Wrangler ma wyglądać jakby nie jeździł w terenie, ma cały wrócić do domu. Zresztą Konrad przyjechał na kołach jakieś 400 km tutaj nad morze z Warszawy. Poniosło ich jak widać troszkę i chyba będzie już miał rysy. Klamka, drzwi, błotnik i lampa wypadła, ale świeci, zobacz. Patrz jak ładnie świeci. Zdemontuj ją od razu, dobra? Tak? No. A tak cię chwaliłem, że twoja misja to dzisiaj nie zniszczyć Wranglera. Żeby wyglądał jak prosto z salonu. Ale my się dogadaliśmy, że wszystkie szkody on zapłaci. Aha. Także wiesz, ja to jadę po prostu jak wejdzie, nie? A go bez kasy jest, bo patrol w naprawie. No to, ale ma jakieś tam auto do sprzedania, poradzi sobie. Rzeczywiście zmieniłeś lusterka na tańsze, tak? Tak, to są lusterka od Toyota i jak widać nawet teraz złożyło się do środka, się nie połamało. A jakby się złamało, to kosztuje 150 zł, a nie 1500. No. Tam jest kolejna i lecisz do góry, wyjeżdżasz i dopiero się zatrzymujesz. Ja nie wiem, czy nie łatwiej mi było w tej kolejnej. W tej kolejnej nie jedziesz. W tej prawej. Tak, tu z tej prawej, łukiem i dopiero tam odpuszczasz. Ale będzie prowadzić. O kurwa. Masz radę. Samuraj to samuraj. Bułka z masy, tak Paweł? Dzień dobry. Bardzo ładnie, gratuluję. Idę opowiem Gołębiowi jak ma to zrobić, ale on chyba widział. No i co, pchać się tu czy nie? No
tak, bo już zjechał na dół wąwozu, to wiesz, to ostatnia droga ewakuacji była na górze wąwozu, ale już jest na dole, także to jest nasza aktualna trasa tutaj. Ten piękny podjazd między te ciasne drzewa, bez wyciągarki, bez blokady z tyłu. Błotny wyjazd z tego wąwozu był bardzo wąski. Tutaj nie dało się na przykład w ogóle skręcać kołami i ustawić się pionowo do wyjazdu, więc ten samurajek tutaj walczył z 10 minut, aż w końcu w ruch poszła oczywiście ręczna wyciągarka. Jak widać naszej konstrukcji, co mnie cieszy, że te sprzęty się pojawiają na rajdach. No można ją krytykować, ale tak naprawdę nikt lepszej konstrukcji do tej pory nie wymyślił, więc tutaj teraz będzie pojedynek ręcznych wyciągarek Terenwizji, a raczej pojedynek pilotów. Taki dramatyczny wyścig wyciągarek na koniec i jakby na razie przegrywasz, a ja trzymam kciuki. Bo jest auto zgaszone. A czemu? Bo się resetuje. No ja tam wiesz, no. Jeep. No niestety Paweł wybrał trasę obok i to była zła decyzja, dlatego że na trasie leżało takie zwalone drzewo, więc ten wyścig wyciągarek wygrał tutaj samurajek, gratulujemy. Ile? Pół godziny pod tą górkę walczyliśmy? Ale i dlatego uśmiechu warto. Twojego, bo Pawła to nie widzę uśmiechniętego. Zaśmiał mi się w słuchawkę, słyszałem ten uśmiech. Hi, hi, no kosztowała nas ta pieczątka, a raczej ten OS. W sensie do OS-u do końca jest chyba z dwie, ale już są takie darmowe. To była nasza druga potencjalna górka, pod którą będziemy się ciągnąć i już pod nią się wciągnęliśmy. Także wyjeżdżamy. Cały OS, gratuluję. No, super. Było genialnie. Czekaj, wisi! Musi! Tu wkręta trzeba przestawić w drugie miejsce. Bo to jest wyrwane. I naprawione. To jest Jeep! Na koniec był jeszcze odcinek czasowy, który trzeba było przejechać najszybciej jak się da. Konrad jest nastawiony na to, że czasówkę mieć najlepszą spośród uczestników. No i tutaj Konrad pokazał klasę i zrobił to bardzo szybko. Minuta 14 mieliście? Tak, a minuta 12 jest najlepszy czas i zrobiła go z mota, także bardzo dobry wynik. Myślę, że tutaj raczej nie pojedzie normalnym autonikiem, no nie da się. Raz trochę wyskoczyliśmy i lądowaliśmy dosyć mocno. Właśnie, bolało. Trzeba zobaczyć. Idziemy z przodu zobaczyć, bo zarył jak nic. Możecie zadać pytanie, czy w końcu coś wygrali, czy nie? No bo tak walczyli cały dzień, czasówka pojechana świetnie. Więc no, smutna wiadomość niestety jest taka, że zdobyli czwarte miejsce. Najgorsze możliwe czwarte miejsce, a do sukcesu zabrakło im jednej pieczątki. I gdyby ją zdobyli, to uwaga, byliby na drugim miejscu, bo mieli o wiele lepszy czas niż ekipa, która zajęła trzecie miejsce. Ile pieczątek? D29 na 50, czyli ponad połowa, ale ta połowa to jest dla wszystkich, także zmoty też miały te same 50 pieczątek, bo tu na tym rajdzie wszystkie pieczątki były dla wszystkich, także uważam, że na Wranglera i jazdę bez wyciągarki to jest naprawdę spoko wynik, tym bardziej, że no, było ciasno dzisiaj, było naprawdę ciasno, nie było żadnej żwirowni, cały czas tylko las, wąwóz, torf, błoto, woda i tak w kółko. Także... Jestem dumny z was, obydwóch. Ogólnie namachałem się trochę. O, powiem ci, pierdziel był.